tutaj jeszcze... pomysł na rozwiązanie tego problemu. To sprecyzujmy Okęcie i zobaczymy, czy się obroni. Także Dobromir, życzę powodzenia. Centralny port komunikacyjny budzi w Polsce wiele emocji. Szczególnie, że ta ważna inwestycja została dość mocno upolityczniona. Okazuje się, że Konfederacja jest zainteresowana, żeby wesprzeć budowę CPK i na swoje posiedzenie klubowe zaprosiła osoby zaangażowane w inicjatywę Tak dla CPK. Jednak nawet wewnątrz klubu znaleźli się przeciwnicy budowy nowego hubu lotniskowo-kolejowego. Wśród nich był były europoseł Dobromir Sośnierz, który optował raczej za rozwijaniem Okęcia i Modlina. No cieszę się, że to pan przyznał to, co ja zawsze mówię, że po prostu sukces biznesowy tego CPK, jest tego lotniska, jest możliwy tylko na trupie sąsiadów. Ja też mam kilka takich pomysłów biznesowych, muszę powiedzieć. Na przykład chciałbym budować sieć marketów, tylko trzeba zamknąć Lidla i Biedronkę, bo po co mają być Lidle i Biedronki, skoro mój supermarket będzie oczywiście lepszy. Więc rozumując w ten sposób, to można dowolne absurdalne przedsięwzięcia państwowe obronić. Natomiast no, zwracam uwagę, że jeśli pan twierdzi, że to się nie będzie bilansowało, no to sobie zbankrutuje, tak? No to się... Ja twierdzę odwrotnie, że jeśli pozostawimy Okęcie, to wszyscy będą woleli latać z Okęcia i wy dobrze o tym wiecie, dlatego musicie zamknąć. I chcecie po prostu nie tylko Okęcie, bo jeszcze kilka innych lotnisk, Modlin trzeba wykończyć, dalej mu tam nie wydawać tej zgody na te modernizacje i tak dalej. No bo tylko na tym bazuje sukces tego przedsięwzięcia. W związku z tym zamiast kilku lotnisk będziemy mieli jedno. Czy to zwiększy konkurencję, czy zmniejszy? Czy to podniesie ceny lotniskowe, opłaty lotniskowe, czy obniży? Czy ja w związku z tym będę miał większy wybór tanich lotów, czy mniejszy wybór tanich lotów? Członek inicjatywy Tak dla CPK był jednak sceptyczny co do takiej strategii Dobromira Sośnierza. Panie pośle, ja odpowiem, bo to bardzo ciekawe pytanie, a odpowiedź jest też chyba dosyć prosta. Ta różnica w tych dwóch przypadkach między tym, co pan powiedział, a tym, co my proponujemy, jest taka, że jak pan założy sobie sieć handlową, która będzie konkurować z Lidlem, to są dwóch właścicieli tych sieci. Jedna sieć jest własnością pana, a drugą własnością jakiegoś tam kapitału, który stoi za Lidlem czy Biedronką. Natomiast w tym przypadku, w przypadku zarówno CPK, czyli lotniska w Baranowie, jak i lotniska Chopina, mamy do czynienia z jednym właścicielem. I mamy do czynienia nie z właścicielem biznesu polegającego na handlu, tylko z właścicielem infrastruktury. I budowanie, dublowanie infrastruktury w najbliższym otoczeniu jest po prostu bez sensu, zwłaszcza, że należy ona do tego samego właściciela. Więc powinniśmy podjąć męską decyzję. Albo budujemy CPK i zamykamy Okęcie, albo nie budujemy CPK i rozwijamy Okęcie. Tylko takie rozwiązanie ma w warszawskim przypadku sens. I teraz ja jestem za tym rozwiązaniem, żeby przenieść to lotnisko, które dalej jest lotniskiem tym samym dla Warszawy, hubowym lotniskiem, który dzisiaj ma ten sam business case, co będzie miało w przyszłości CPK, tylko jest lepszym lotniskiem, lepiej zbudowanym, lepiej skomunikowanym, mającym możliwości rozbudowy, ale jest tym samym lotniskiem, przenosimy go w inne miejsce, albo mówimy, nie, nie robimy tego, dalej będziemy utrzymywać tą prowizorkę w centrum Warszawy i robimy dalej Okęcie. Tu nie ma takiej możliwości, żeby dwa lotniska konkurowały ze sobą. Jest to po prostu twarda infrastruktura i nie ma takich zjawisk jak konkurencja dwóch lotnisk w takim ośrodku aglomeracyjnym jak Warszawa na poziomie 2-3 milionów mieszkańców. Były europoseł Konfederacji wyszedł więc z innym pomysłem, aby sprywatyzować warszawskie Okęcie. I tutaj jest pomysł na rozwiązanie tego problemu. To sprywatyzujmy Okęcie i zobaczymy, czy się obroni. Nie spotkało się to z ciepłym przyjęciem inicjatorów. Tak dla CPK, którzy nie sądzili, żeby prywatyzacja infrastruktury krytycznej w Polsce to był dobry pomysł. Panie pośle, no oczywiście można prywatyzować infrastrukturę krytyczną. Można wyobrażać sobie realizowanie, nawet budowanie pewnych zabezpieczeń przed tym, ale w państwie, które ma słabe instytucje, a jest w tym położeniu geopolitycznym, w którym jest, to jest skrajnie niebezpieczny pomysł. Co ciekawe, jeszcze bardziej sceptyczny co do prywatyzacji Okęcia był wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak. Nie miał on złudzeń, że taki pomysł nie miałby szans na powodzenie, ale ironicznie życzył sukcesów swojemu koledze z partii w takich przedsięwzięciach. Jeżeli chodzi o te kwestie
związaną z ewentualnym prywatyzacją Okęcia. No myślę, że jakby nie jest to może miejsce, żebyśmy wchodzili w dyskusję między sobą, natomiast prywatyzacja Okęcia z pewnością skończyłaby się likwidacją Okęcia, ponieważ są bardziej efektowne ekonomicznie modele wykorzystania tych gruntów niż prowadzenie tam lotniska, i to lotniska, które jest anachroniczne w skali europejskiej, które nie ma komponentu cargo, które nie ma prawidłowo zorganizowanej sortowni bagaży, które nie ma potrzebnych pasów, które nie ma potrzebnych terminali, które nie ma możliwości rozbudowy, które nie ma prawidłowej organizacji na poziomie nowoczesnych lotnisk światowych, które jest dziwacznie skomunikowane lub nieskomunikowane z ruchem miejskim, kolejowym i innym. I gdzie wszystkie te wady są niemożliwe do naprawienia, bo jest to lotnisko w środku miasta, gdzie wykonanie jakichkolwiek prac oznacza zamknięcie terminali, zmniejszenie liczby lotów. Także Dobromir, życzę powodzenia. Widzę w tobie inwestora, który może przejąć to lotnisko i próbować się modernizować. Jednak Krzysztof Bosak później dobitnie podsumował obecny rząd Donalda Tuska i ich głupie pomysły. Przywołał też swoje poprzednie dyskusje z rozmaitych paneli na ten temat i niemoc jego rozmówców, by merytorycznie uargumentować zapędy do zaorania CPK. Myślę, że obecny rząd na tych swoich zamierzeniach modernizacji, o ile, znaczy ja się spodziewam, że one mają wyłącznie PR-owy charakter rozbudowy i modernizacji Okęcia, bo coś mówić muszą, żeby się nie upodobnić do PiS-u. Gdyby poszli wyłącznie drogą kalkulacji racjonalnych wyliczeń, musieliby mówić to, co mówił PiS, prezentując tą inicjatywę, a tego przecież zrobić nie mogą. Muszą udowadniać, że są czymś zupełnie innym. Natomiast jeżeli spróbują na serio robić jakiś dwuport z Modlinem, ja uczestniczyłem chyba w dwóch publicznych panelach na ten temat, oni naprawdę nie mają bladego pojęcia, jak to zaprezentować, jak to uzasadnić, i to się kompletnie kupy nie trzyma. Byłem świadkiem, gdzie ktoś z tych związanych polityków z opcją obecnie rządzącą próbował mi udowadniać, że oni zbudują hub przesiadkowy złożony z dwuportu albo trójportu z Radomiem i skomunikują kolejowo te lotniska w ten sposób, żeby dla podróżników było to nieuciążliwe, że będą lądować w Radomiu, a później się jechać do Modlina i na przykład tam wsiadać i stamtąd odlatywać za granicę. No trzeba być kretynem, żeby w to uwierzyć. Naprawdę trzeba być kretynem, który nigdy nie był na międzynarodowym lotnisku, gdzie jest wiele terminali i które pełni funkcję przesiadkową. Wyśmiał też prowincjonalne myślenie działaczy Platformy, którzy zamiast myśleć przyszłościowo, skupiają się na lokalnych lotach, do których często muszą dopłacać samorządy. W tej chwili jest tak, że każdy, kto podróżuje trochę dalej po świecie, po prostu korzysta z terminali przesiadkowych w Europie Zachodniej. I za chwilę sytuacja się spluralizuje, bo Węgrzy startują z budową lotniska o potencjale przesiadkowym. Jak się wojna na Ukrainie skończy, zrobią to samo Ukraińcy. Mamy okno czasu, zanim nie zrobili tego Węgrzy i zanim nie zrobili tego Ukraińcy. I oczywiście możemy budować swoją pozycję konkurencyjną na międzynarodowym rynku transportowym, albo stać w miejscu i cieszyć się, jak prowincjonalni posłowie Platformy, że ich połączenia z ich kochanego miasta, szczególnie Gdańska, nie są zagrożone, bo im zły PiS chciał przenieść jakieś połączenie, które przelatywało do Gdańska, do Warszawy, albo nie daj Boże do Baranowa, więc lepiej niech CPK nie powstanie, bo wtedy dalej będą mieć ten swój ukochany lot do Gdańska, szczególnie lot wakacyjny do Turcji, do Grecji albo do Egiptu. To jest horyzont ludzi o myśleniu prowincjonalnym, a horyzont ludzi o myśleniu globalnym jest taki, że potrzebujemy w Polsce lotniska, z którego będzie mógł korzystać międzynarodowy biznes po to, żeby tu inwestował. I potrzebujemy lotniska w Polsce, które będzie obsługiwać ruch cargo, bo inaczej nabijamy kasę Niemcom, przez które idzie 90-kilka% ruchu cargo dla Polski. Opowiedział też o swoich doświadczeniach z takich lotów i jak to w praktyce wygląda, czyli o dotacjach z samorządów, które de facto utrzymują te połączenia. I mam wrażenie, że ta debata toczy się już tyle lat, że naprawdę chyba wszyscy poza posłami Platformy, Lewicy, PSL i Polski 2050 już sobie te argumenty przyswoili. I w tej chwili jest pytanie, jak to zrobić efektywnie, żebyśmy mieli chociaż jedno lotnisko w Polsce średniej wielkości na poziomie XXI wieku. Chociaż jedno. Mówię to jako człowiek z Zielonej Góry, który jako najmłodszy poseł latał malutkim samolocikiem do Warszawy, który nie istniałby nigdy, gdyby nie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, polegające na wykupie większości miejsc w tym samolocie po to, żeby
to połączenie istniało i w ten sposób urzędnicy mogli za darmo latać do Warszawy. Połączenie formalnie istniało, prawie nikt z niego nie korzystał. Byłem zdumiony ostatnio, korzystając z tego połączenia i widząc, że wreszcie LOT podstawił trochę większy samolot. To znaczy, że zwiększyła się liczba osób z tego korzystających, ale po ilu latach? My w oparciu Dotacja dalej jest. Słucham? Dotacja dalej jest. No, oczywiście, nie może zniknąć. My w oparciu o takie lotniska Polski nie rozbudujemy i oczywiście jakaś liczba ofert tanich lotów może istnieć, ale ona nas nie skomunikuje globalnie. Skomunikowani globalnie będziemy przez Niemcy, Francję, Anglię czy Włochy i pytanie, czy o to nam chodzi, bo to nie jest działalność dobroczynna, to jest biznes do zrobienia, na którym można zarabiać, tylko trzeba mieć nowoczesny obiekt. Wicemarszałek Sejmu wyraził też swój sprzeciw wobec grup lokalnych interesów, które nie widzą większego obrazka, na czym korzystają interesy spoza Polski. I podejście polegające na tym, że nam żal wydać pieniądze na ten cel, więc ich nie wyasygnujemy, kończy się w ten sposób, że zarobek, który moglibyśmy realizować ze swojego ruchu i ruchu państw ościennych, realizują państwa ościenne. Dokładnie w takiej sytuacji jesteśmy przez ostatnie 30 lat. I wreszcie możemy to zmienić. Tylko trzeba przestać po prostu być sparaliżowanym strachem przed tym, że ruch z lokalnych lotnisk odpłynie, bo tak naprawdę za całym tym sprzeciwem, za tym wahaniem stoi dokładnie to grupy lokalnego interesu skupione wokół lokalnych urzędników, lokalnych posłów, lokalnej kadry urzędniczej, które boją się, że po prostu ich lotniska podupadną. Jest to moim zdaniem strach zupełnie niepotrzebny, dlatego że jeżeli CPK by powstało i się rozkręciło, mielibyśmy skomunikowanie globalne, to oczywiście te lotniska też by miały dodatkowy ruch łączący hub, lotnisko o charakterze hubowym z tymi lotniskami lokalnymi. Za to sam chciał się doedukować nieco na temat Modlina, który nie ma zbyt dużych perspektyw rozwojowych. Pytał też o koszty obsługi pasażerów także na Okęciu i jak to by się miało w stosunku do CPK. Także ja to tak widzę. Jeżeli chodzi o koszty, chętnie bym wysłuchał, może panowie jesteście przygotowani. Ja wiem, że to jest wyspecjalizowana dyskusja, w której mało kto uczestniczy, ale widziałem informacje o tym, że Modlin jest inicjatywą skrajnie nierynkową, to znaczy koszty dla tych tanich przewoźników obsługi tam pojedynczego pasażera odprawionego na lotnisku są po prostu zaniżone. Do tego wszystkiego nieustannie dopłacamy. Gdyby wprowadzić rynkowe zasady, być może Modlin by po prostu zniknął, a jego rolę przejęłyby inne średnie czy małe lotniska w Polsce, lepiej do tego przygotowane z różnych względów. Bynajmniej nie port Fryderyka Chopina, który utracił możliwość przyjmowania nowych lotów, bo mimo, że był rozbudowany, to po prostu ma tą pojemność swoją wyczerpaną. Więc prosiłbym panów jeszcze ewentualnie o odniesienie do kwestii kosztów obsługi jednego pasażera na Okęciu, na Modlinie i ewentualnie na CPK. Moje wyobrażenie jest takie, że lotnisko nowocześnie zorganizowane będzie miało niższe koszty obsługi jednego pasażera niż ma obecnie Okęcie. Czy tak będzie? No moje pytanie może na tym zakończyć. Dzięki. Członek inicjatywy Tak dla CPK w odpowiedzi opisał, jak wyglądałby zarobek nowego lotniska i kiedy według niego nastąpiłby zwrot kosztów inwestycji. Odpowiadając, to myślę, że o kosztach tutaj nie możemy mówić precyzyjnie, bo to są bardzo zmienne w czasie i też zależy od standardu obsługi. Natomiast to, co możemy powiedzieć, to jest to, że lotnisko CPK będzie zarabiać dużo lepiej niż Okęcie. Przygotowując się do współpracy z inwestorem strategicznym, oczywiście spółka CPK musiała sporządzić bardzo szczegółowy biznesplan, który został zaudytowany przez renomowane firmy doradcze i który zakładał, że wewnętrzna stopa zwrotu będzie powyżej 12,5%. To oznacza, że wszystkie nakłady na lotnisko zwróciłyby się w ciągu 8 lat. Więc to pokazuje, jak to jest dobry po prostu biznes. Jednak to, co powiedział o Modlinie, może budzić spory niepokój. Lotnisko to według jego słów miało być tragicznie zarządzane i nie miało szans przynosić zysków. Jeżeli chodzi o Modlin, to ja przypomnę tylko, że Modlin od wielu, wielu lat przynosi regularnie straty. I to nie dlatego, że to lotnisko nie ma pasażerów, tylko dlatego, że zostało ono zbudowane i zarządzone w taki sposób, że lata tam tylko jedna linia lotnicza.
której nazwy nie będę wymieniał. I ta linia, której nazwy nie wymienię, doprowadziła w tym układzie do takiej patologii, że przez wiele lat miała regresywne stawki płacone lotnisku za pasażera. Oznaczyło to, że czym więcej przywiezie pasażerów, tym niżej płaci lotnisku za pasażera, co jest takim standardowym sposobem ustalania opłat lotniskowych. I to nie odnośnie tego pasażera, który powyżej tego pewnego progu zostanie przewieziony, tylko odnośnie wszystkich pasażerów, które przywiozła w danym roku. Powodowało to, że generalnie Modlinowi opłacało się, żeby mniej pasażerów latało z Modlina, bo jak latało więcej, to ponosił on większe straty. I to do zeszłego roku tak wyglądało, aż się skończyła ta umowa, która została kilka lat temu tak wspaniale wynegocjowana. I lotnisko w Modlinie zostało tak naprawdę zabite jako projekt biznesowy właśnie tym, że doprowadzono do takiego patologicznego układu z jedną linią lotniczą. I dlatego ta linia lotnicza jest też tak głośnym przeciwnikiem CPK, ponieważ zagraża to jej po prostu interesom ekonomicznym tutaj w aglomeracji warszawskiej. Więc myślę, że biznesowo CPK się będzie spinać dużo lepiej niż Okęcie, które w tej chwili jest też bardzo dobrym biznesem. I to wszystko w tym odcinku. Co sądzicie o CPK? Czy ma szansę powstać w Polsce przy obecnej władzy? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Nie zapomnijcie też zasubskrybować naszego kanału po więcej podobnych materiałów. Do zobaczenia.